Źródełko Łokietka. W północno-zachodniej części wsi Gorzyczany, zwanej wcześniej Jedwinowem, a dziś Łąkami, wypływa ze stoku Doliny Gorzyczanki woda bardzo czysta, krystaliczna i smaczna. W tradycji ludowej ma ona właściwości lecznicze. Kojąco działa na oczy, dolegliwości jelitowe i bóle żołądkowe. Dawne legendy głoszą, że około 1300 roku przed Sandomierszczyznę, w drodze powrotnej do Krakowa z wyprawy wojennej, przechodzić miał tędy książę Władysław Łokietek, późniejszy król Polski. Przebył on wraz ze swoim oddziałem daleką drogę. Zmęczeni długą wędrówką i spragnieni wojownicy rozbili obóz na łąkach Sienicy i gruntach Jadwinowa. Niestety rycerze nie mogli trafić na żadną rzekę czy też strumień. Z pomocą przyszło im cudowne zdarzenie. Ich wódz podczas narady ze starszyzną zdenerwował się bardzo i rozgniewał na króla czeskiego Wacława. Tak mocno tupnął wtedy nogą w ziemię, że z miejsca, w którym stał, trysnęła woda. Inne wersje tej legendy mówią, że stało się to po uderzeniu laską lub mieczem w ziemię. W obozie zapanowała wielka radość. Nareszcie rycerze mogli ugasić pragnienie po całym dniu marszu, a także napoić konie. Woda była wyjątkowo smaczna i dawała moc. Po dziś dzień tuż przy drodze na tak zwanych łąkach spod wysokiej grobli wypływa źródło, którego woda zasila rzekę Gorzyczankę. Ludność miejscowa na pamiątkę pobytu króla w ich wiosce nazwała to źródełko źródełkiem Łokietka.